twierdząc, że oni byli szkoleni także na terenie Polski. Jak pan ocenia tę wypowiedź i czy to jest zagranie propagandowe, czy to ma jeszcze jakieś inne cele? Chciałem przypomnieć, że jak ja o tym mówiłem już chyba 3 albo nawet więcej miesięcy temu, to nikt mi nie wierzył. Dopiero teraz jak Putin powie, to mu wierzycie, a mnie? Wyście nie wierzyli, to jest prawda oczywiście. Jest nagranie pana Urmasa Paeca, on siedzi koło mnie w Parlamencie Europejskim. Minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej wtedy, który się przyznaje, że oni byli szkoleni tutaj, na co ona powiedziała, że a to okropne. To okropne, to jest prawda niestety. Ci ludzie byli szkoleni. Ja wtedy mówiłem, że wiem, kto w Polsce ich szkolił, no ale niestety to jest tajemnica państwowa. Nie będę tego powiedział. Ci ludzie zabili 60 osób szkoleni w Polsce. Nie byli ci byli szkoleni na południu Białorusi, byli szkoleni, o czym mówił Łukaszenka, się o tym dowiedział. W Polsce czy na Litwie, czy są Białorusi. W każdym razie zabili 60 osób, 40 opozycjonistów i 20 ludzi i Janukowycza. Strzelali koło ucha wnuka Janukowycza, który się przestraszył i uciekł. To zdestabilizowało sytuację na Ukrainie. No, i wyszło co wyszło. Chciałem przypomnieć, że Ukraina była niepodległa. Była tak idealnym państwem naszego punktu widzenia. Dzieliła nas od Rosji. Duża, bezładna, spokojna Ukraina. Spokojny kraj. Przyszli ludzie, Amerykanie dali 5 miliardów dolarów, jak się przyznała pani Victoria Nolan, ambasador USA w Kijowie. Dali 5 miliardów dolarów na zdestabilizowanie sytuacji na Ukrainie. To się udało. Efekt taki, że Ukraina straciła Krym, no, pół Donbasu, prawda? I co będzie dalej, to zobaczymy. Jak w takim razie odpowiedziałby pan, gdyby został pan prezydentem, jak odpowiedziałby pan na słowa Putina, skoro w takim razie zgodnie z pana opinią pan się z nim zgadza, tak? Zupa się wylała. W tej chwili naprawić tego nie można. 60 osób straciło życie, a to w porównaniu z tym, co w ogóle zginęło w tym konflikcie, to jeszcze nie jest największa strata. I niewątpliwie Polski, jako prezydent Polski bym starał się ogłosić neutralność Polski w tym konflikcie. Przypominam, że Polska nie ma żadnych napięć z Rosją. Jeżeli ktoś nie wierzy, niech pojedzie na granicę polsko-rosyjską. Do Fromborka, pod Braniewo, Bartoszyce. Znaczy, że nie ma żadnego napięcia między Polską a Rosją. Napięcie między Ukrainą a Rosją. Nas Amerykanie próbują wciągnąć ten konflikt. Otóż przypominam, że NATO obowiązuje wtedy, jeżeli któryś z państw NATO zostanie zaatakowany. Ponieważ nikt nie zaatakował żadnego z krajów NATO, Ukraina nie jest członkiem NATO. Więc Polska nie ma żadnego obowiązku uczestniczenia w tym konflikcie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Jeszcze proszę poczekać.